Ja po prostu je bardzo lubię i bardzo je podziwiam. I to, co piszę we wstępie do tej książki, że bardzo im dziękuję, jest absolutnie szczerą refleksją. Tak jak dziękuję dzisiaj mojej mamie za to, co zrobiła dla mnie, dla mojej siostry w przeciągu ostatnich 30 paru lat. Tak im dziękuję za to, co robią dla swoich dzieci, za to, że wybrały tak, jak wybrały i że chciały się ze mną podzielić swoimi historiami. Bo każda, prawie każda z tych historii była dla mnie niespodzianką. Bo to była dość mozolna praca wyszukiwać te kobiety przez różne ośrodki pomocy, ośrodki adopcyjne. Krystynę znalazłam przez siostry zakonne. A potem dowiadywać się na miejscu, że ta historia ma swoje drugie, trzecie, czwarte i piąte dno. Ja kiedy odwiedziłam Małgorzatę, wiedziałam tylko, że oddaje dziecko do adopcji. Nie miałam pojęcia, że ona ma inne dzieci. Kiedy spotkałam Izę, też wiedziałam, że oddaje dziecko do adopcji. Nie miałam pojęcia, że jako 16-latka zaszła w ciążę i tak naprawdę ma już prawie dorosłego syna. Więc to, te historie i praca nad tą książką też nauczyły mnie jeszcze bardziej pokory. Tak, wobec tego, co nas w życiu spotyka, ale także wobec tematów, którymi się zajmujemy i oczywiście ludzi, z którymi się spotykamy.